komunikaty. Bardzo proszę pan radny Kośmigel. Szanowni Państwo, na nadchodzące święta życzę Państwu wesołych świąt, życzę zdrowia, życzę spokoju i życzę, żebyśmy się w tym samym gronie spotkali po świętach. Z częścią spotkamy się trochę później, ponieważ jak Państwo wiecie, część z nas wyjeżdża na delegację do Moskwy, stąd następna sesja będzie trochę w mniejszym gronie. Wesołych świąt Państwu i do zobaczenia po świętach. Proszę bardzo, pan radny. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w imię Klubu Prawa i Sprawiedliwości za naszych polskich świąt spokojnie. Właśnie uśmiechniętych, Panie Przewodniczący. Wszystkie najlepszego, byśmy się w dobrym zdrowiu po tym święta spotkali. Do miłego. Pan Radny jeszcze, nikt dał to do stanowiska klubowe. Pan Radny, to jeszcze poczeka Panu, proszę. Ja również mówię tu przyjaciół, a Państwu przede wszystkim dobry, spokojny świąt, dużo dobrych myśli. Tutaj atmosferę rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Wojtowicz. Panie przewodniczący, panie prezydencie, co prawda chciałem Państwu tylko zakomunikować, że został rozwiązany Państwu druk numer 1205, to jest druk mówiący o podziału miasta Krakowa na sektory w sprawie zmiany odpadów komunalnych. Nie wprowadziliśmy tego druku, chociaż zostały zebrane podpisy wymagające do wprowadzenia. Natomiast jest to druk głosowany w trybie jednego czytania. Mamy opinię prawną, która wymaga jednak konsultacji zarówno z prawnikiem wojewody, jak i z panem prezydentem, zatem to zostanie wprowadzone na kolejnej sesji. To jest jedna rzecz, chciałem Państwu tutaj prawnie powiedzieć. I druga kwestia jest taka, w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chciałem wszystkim radnym urzędnikom Państwu złożyć życzenia, wskazać przykład dla Państwa, dla rodzin z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to ja też się do dołączam do życzeń, aby Państwo spędzili w ciepłym gronie rodzinnym najbliższe święta. Życzę miłości i radości.